porucznik Marcin Maciejewicz. Kompanię honorową wystawił batalion zmechanizowany. Żołnierzy prowadzi porucznik Michał Damps. Za kompanią honorową maszeruje kolumna sztabu brygady i pododdziałów skadrowanych. Na czele tej kolumny major Leszek Woźny. Teraz maszerują pododdziały żołnierzy służby przygotowawczej, którzy kilkanaście minut temu złożyli przysięgę wojskową. Przed nami kolumny marszowe pierwszej kompanii szkolnej. Na jej czele maszeruje kapitan Przemysław Brandt. Kolumnę drugiego pododdziału szkolnego prowadzi chorążyk Krzysztof Duda. Trzecią kompanią szkolną dowodzi chorąży Mariusz Michno. Za służbą przygotowawczą maszeruje pierwszy batalion czołgów na czele z dowódcą podpułkownikiem Mirosławem Downarem. Pododdziały batalionu zmechanizowanego prowadzi starszy chorąży Jacek Pruchniewski. Na czele pierwszej kompanii maszeruje chorąży Tomasz Zdrojewski. Drugi pododdział batalionu zmechanizowanego prowadzi chorąży Robert Paczyński. A za żołnierzami maszerują adepci wojskowego rzemiosła, uczniowie klas mundurowych. Pierwsza kolumna to lica liści z zespołu szkół budowlanych z Braniewa. Za nimi maszerują uczniowie z zespołu szkół ekonomicznych i technicznych w Pasłęku. Podziwiamy konie ze szwadronu kawalerii imienia II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ze Starogardu Gdańskiego. Na czele tej kolumny rotmistrz Krzysztof Landowski. A defiladę zamyka orkiestra wojskowa z Elbląga.